direkcie. Ale coś fajnego. Yo, witam w kolejnym epizodzie wędkarskich przygód. W dzisiejszym odcinku spróbujemy stawić czoła górom, przełomom, wzniesieniom, przewyższeniom i wszystkiemu podobnemu, a tak na poważnie spróbujemy złowić jakieś klenie. Jesteśmy nad piękną górską rzeką. Ale górską, bo płynie w górach. Jeśli chodzi o ichtiofaunę, jaka tu występuje, no to jest taka sorki, to jest taka typowa rzeka nizinna i na to niestety nic chyba nie poradzimy. Nawet z charakteru widać, dosyć długie wlewy, później długie płanie. I w ten oto sposób rybą dominującą dzięki temu jest tutaj kleń. A oprócz klenia, no to zdarza się tutaj pstrąg potokowy, brzana, świnka, głowacica także. I chyba takie główne gatunki wymieniłem. Także ja już lecę. O, duże siecko. I o, proszę. Lecę, hejo. Klenik? O kurczę, ładny, no. Jest? Fajniutki. No mam kamerkę odpaloną. Ładny, no. No to super, połowiłem sobie w garami. Co to jest? Mam nadzieję, że się nie... Klej? A tu już się muł zaczyna. No. Moim, twoim? Moim, twoim. Nie wiem, czy mi nie spierdzieli. Zrób go sobie, no. Od... Tak, no.
Już masz fotki, no. Film chcesz jeszcze? Nie, nie. Kudziak. Większy? No, ani przepis. Może okoń. Podebrać, sam podbierzesz? Widzę go, no. Myślałem, że mniejszy jest. Ej, ja sam się nie spodziewałem takiego. To trafiłeś tego dużego. Co? Wiesz, że tego dupnego trafiłeś. No, na pewno masz życiówkę. To takie oklenia. Do tego dużego trafiłeś, wiesz? Basenioka. Ja jeszcze większe to są. Ostatnio mi taki chyba pływał, wiesz? Jak coś, to jesteś już na kanale, więc to jest spoko. Będzie w moim wieku. Co? Może on będzie w moim wieku. Czekaj, bo jest słońce tutaj. Musimy tak stanąć bokiem. Większy się w podbieraku jeszcze wydawał. Jest fajne, no. Jest? No, jeszcze ci film nagram. Szybko. Wyskoczył przed filmem, ale na kamerze będzie. Wysłać ci od razu i temu? Nie powinieneś. Te dwa. Ale nie spodziewałem się, że będzie aż taki. Nie, spróbuj na tą żółto-zieloną taką też. Kurde, ale nie wciąłem go. A miałem to już na haku. Jakby tu na gumę. No wiesz co, kusiło mnie przedtem, ale teraz na razie nie próbuję. Czerwonego robaka. A jak oni tu w toni siedzą. Jest takie skubanie? Ale spadł mi od razu. Nie wciąłem go dobrze. No, coś mi klepło. Tylko pytanie, czy mi się uda, wiesz. A strasznie trzepie pyszkiem, wiesz? No. Jest taki sam chyba, wiesz? Widzę pyszczek, no. Pomożesz mi go podebrać? Idzie w górę, ładny jest. Jezu, jak szczupak wyglądał, nie? Patrz, jeszcze chyba... Czy to wrzana, czy...? Ale klej, nie? Może jak brzana. No właśnie, myślałem, że to brzana przez chwilę. To on będzie na pewno ode mnie starszy. Ciebie ode mnie, nie wiem, czy nie będzie. Nie, myślisz? O, ładny wpięty.
szkoda, że jesteśmy w takich warunkach, że nie idzie tego nagrać, nie? Ładnie. Będziemy iść do brzegu, jak chcesz. Chciałem rybę brać. Tak go złapać teraz, nie? Ale by ci wyspoczył. Masz? Masz? Włączysz jeszcze filmik taki na shorta? Chciałem cię ładnie wypuścić, ale... Dzięki. O, idealnie rzuciłem. Ciekawe, jak tam jest głęboko. Pudło, no ale po ataku, więc może się nie ukłuł, nie? Mówię, że po braniu, więc może się nie ukłuł. O, no będzie, poprawi ci, wiesz? Przed chwilą też mi tak wyskoczył. Nie wiem, czy ten duży mi tak nie podszedł. No, on nie wziął w ogóle. Nie wziął ci? Nie, ja wytrafiłem jakby. Jest. Spadł, no. Ale długo mi brał, wiesz? Strasznie lekko. Duży był. To mi też tak brał. Może, no. No widziałeś, jak wyszedł do powierzchni, nie? Był delikatny, nie? No. Taki opór to czułem, jak przy tym przed chwilą dużym. Ale nie wiem, czy to był taki sam. Ale coś fajnego. Chyba. Ja słabo chciałem. To jest klenik? Klenik. Myślałem, że świnka. A, ma siniaków. Dobra, uciekaj, no. Nie, spokojnie. Jest? To jest ryba? No. Aha, bo teraz pod prąd ciągniemy. Ronda po drugie. Czekaj. Ale tak. Przejdę ci od razu. Widziałeś żółto. Trafiłem go. A mi się splątał ten. Nie, większy. Ładny jest. A to ty na blachę w końcu łowisz? Wróciłem do blachy. Gdzie jest? Nie wiem, gdzie mam uciekać. Się straszyłem już. Ci jeszcze zdziaduje rybę. No to ja bym sobie zdziadował. Prąd go podciął. Uważaj, żeby go, wiesz,
Myślałem, że ty mówiłeś woblerem. Chyba sobie może odpoczywać zaraz. No, fajny masz właśnie. A wydawało mi się, że mały jest trochę, ale wchodzi normalnie do niego tlenik, nie? Pokaż go. Jest włączona. Na kamerze chcesz tylko? Ładny, no. Jest, no. Nogi mi poszedł. Co mówiłeś? Głowa cisa. Widzę, za dużo to jest nas cokolwiek innego. Podbierzesz mi ją? A. Dasz radę go podebrać? Głowa cisa. Fajne. Po 40. Podebrać? No. Szybko uciekł. O, stoi tu jeszcze, patrz. Że stał tu jeszcze na brzegu. Nie chciałem go w ogóle, nie wiem co to jest. Znowu klejnik. Spróbuję, ale jest ładny znowu. Przeładny, taki jak przedtem chyba, nie? Sorki, kurczę. No i iść sobie, sorki, koleżko. Dawaj.
Dziękuję, że obejrzałeś ten materiał do końca. Teraz, jeśli masz ochotę, możesz zostawić komentarz o treści Głowacica. Dziękuję i do zobaczenia następnym razem. Hej!